Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy! Na początek uniwersum gastronomiczne. Pamiętacie Taste Atlas? To są takie zestawienia najpopularniejszych potraw, najpopularniejszych kuchni na świecie. Było ok między nami, kiedy w rankingu ciast w pierwszej dziesiątce pojawiły się 3 polskie ciasta, ale potem musieli zepsuć atmosferę, umieszczając w rankingu kotletów schabowego na skandalicznym 9. miejscu. Czempiona niedzielnych obiadów, symfonię smaku zaklętą w panierce na 9. miejscu. Skandal to jest mało powiedziane. No i teraz zrobili kolejne zestawienie, a mianowicie zup z kurczaka. No i znowu po przyjaźni, bo rosół skóry jest na miejscu 9. Aczkolwiek, w sumie, biorąc pod uwagę, że na świecie jest 195 państw uznawanych przez ONZ, no to 9. miejsce nie jest jakimś wielkim tam powodem do niezadowolenia. Tym bardziej, że w zestawieniu najlepszych świeżych serów już bunc dali na 8. miejscu, więc powoli wyciągają wnioski. Ale ja tam będę im patrzył na ręce, bo widzę tam, sporo niekompetencji, szczególnie w obszarze kotletów i szeroko pojętego garmażu. A pamiętacie tego dżentelmena? Niezapomniany Buźka z Bonda. To był złoczyńca, teraz już takich nie robił. Od dawna nie gra w filmach, głównie dlatego, że nie żyje, ale okazuje się, że legenda Buźki żyje dalej. Ma córkę. No prawdopodobnie to jego córka, ale nie możesz nie być spokrewniona z Buźką, jeżeli przegryzłaś stalową linkę zabezpieczającą iPhone'a w sklepie. Wszystko rozegrało się w południowo-wschodnich Chinach w prowincji Fujian. Kobieta została zatrzymana przez policję 30 minut później. Nie zdążyła też nigdzie zadzwonić, bo to był model demonstracyjny, a nie działający telefon. A bardziej na zachód w Chinach ktoś uszkodził wielki mur. I to tak poważnie. Moja pierwsza myśl, no że ta kobieta od iPhone'a się przegryzła. Ale to jednak grubszy kaliber, moi drodzy. Dwóch robotników zdenerwowało się tym, że muszą dojeżdżać do pracy naokoło, więc wzięli koparkę i przebili się przez wielki mur chiński. Bo przypomnę, nie chciało im się jeździć naokoło. Jeżeli oni nie mają polskich korzeni, to ja nie wierzę w przeznaczenie. Kontynuujemy segment o nazwie Patrzcie, jak w Ordo Iuris. I w tym tygodniu, w tymże segmencie, pan Bartosz Bełtkowski. Nie znacie go? To nic, tak jak większość ludzi. Do momentu przynajmniej niekiedy nie udowodnił, że uważa się za lepszy gatunek człowieka, którego reguły plebsu raczej nie dotyczą. No to po kolei, to jest pan Bartosz Bełtkowski. Pan Bartosz jest kierownikiem w mauzoleum martyrologii wsi polskich w Michniowie. To była bardzo trudna nazwa. I teraz możecie powiedzieć, czyli jeżeli jest kierownikiem w tym mauzoleum, no to jeżeli mam jakieś pytania, no to pewnie do niego. Musi posiadać fantastyczną wiedzę. No co wy? Pan Bartosz jest synem marszałka województwa świętokrzyskiego z PiS, pana Andrzeja. No i pan Bartosz, którego główną umiejętnością jest bycie synem kogoś ważnego z PiS, urządził popijawę. W zeszłym roku, ale dopiero teraz materiały trafiły do mediów. Był alkohol, były panie, byli pracownicy, były żarciki, były zdjęcia, było łapanie za bioderka koleżanki, która się zatacza, że trochę szarmancki, bo podniesie do pionu, ale też trochę łobuz, bo za cycka złapie, wiadomo. Łobuz jak kocha, to kocha najmocniej. A jeśli nawet nie kocha, no to przecież szef i syn marszałka. Tym bardziej, że ta zataczająca się pani to pani Katarzyna z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Urzędzie Marszałkowskim. Powtórzę, zataczająca się pani z Departamentu Kultury. A z lewej pan Grzesiu też z Urzędu Marszałkowskiego. I tak mnie swędzi mózg, żeby zażartować z tego, skąd mogły być pozostałe panie, ale jestem po weekendowym kursie unikania pozwów i po prostu powiem coś innego. Czyli, że był to klasyczny melanż i chlańsko w pracy. I możecie teraz powiedzieć, ej, hola, hola, Karolu, a co ty jesteś taki ten... Kto się nigdy nie upił w pracy? Niech pierwszy rzuci butelką. Kto nie żygał przy ksero, przy swoim szefie? Jasne, ale to miejsce pracy to mauzoleum, którego głównym celem jest zachowanie pamięci o 817 spacyfikowanych w czasie II wojny światowej wsiach polskich. Tam jest zbiorowy grób pomordowanych mieszkańców Michniowa. To mauzoleum jest jednocześnie miejscem pamięci narodowej. Nie wbijasz do muzeum w Oświęcimiu, mówiąc im, że chcesz to wynająć, żeby zrobić poprawiny po weselu, na którym wujek już z promilami mówił, że ta kuzynka to tak szybko wyrosła. Nie do wiary, że ma 18 lat. No chyba, że jesteś synem kogoś ważnego z PiS-u. Wtedy wbijasz tam, odpalasz melanż w miejscu, gdzie jest grób, zbiorowy grób pomordowanych mieszkańców. Swoją drogą podziwiam osobę, która miała ten materiał już od kilku miesięcy i czekała cierpliwie, aż zacznie się kampania. Jak kupię paczkę drażek korsarzy, to mi znika w drodze do domu, a tutaj szacuneczek. A, no i do wszystkich melanżowników z tego filmu. Jeżeli nie podoba wam się to, co o sobie usłyszeliście, no to pozwy i wezwania przedsądowe przyjmuję pod adresem doprawdyjestemprzejęty@gmail.com.
Moi drodzy, teraz sprawa bulwersująca, ale też nie bójmy się poważnych tematów. Otóż, wiele odcinków temu mówiłem o Salwadorze Garu, który za 15 tysięcy euro sprzedał tę oto niewidzialną rzeźbę. Heca polegała wtedy na tym, że człowiek, który ją kupił, kupił falsyfikat, bo oryginał od dawna jest u mnie. Tu jest zdjęcie z archiwalnego odcinka, kiedy jeszcze stała na swoim miejscu. Potem oddałem ją do czyszczenia. Nie chcę podawać nazwy firmy, powiem tylko, że siedzibę ma w Zgorzelcu. Długo ją czyścili, ale nie nabierałem podejrzeń, no bo i dlaczego? Przecież polecił mi już szwagier. No i nie dalej jak wczoraj. Siedziałem sobie spokojnie na ławce, rzucałem drobniakami w siedzibę PiSu i dotarło do mnie wtedy ta wiadomość. Od widzów, którzy potwierdzili moje najgorsze obawy. Moja rzeźba nie jest od dawna w czyszczeniu, a w Zamku Orawskim na Słowacji. Zadzwoniłem więc do nich z ostatecznym ultimatum. Nagrałem im się. To jest wiadomość, którą nagrałem. Wraćcie mi moju sochu, bastardzi, a nikomu sa nic nie stanie. A potem, żeby jeszcze podkreślić, że nie żartuję. Czas macie do niedzielę. Fajny mają ten język. Oddajcie mi rzeźbę. Trwa kampania i dzieje się bardzo dużo. Żeby to mniej więcej jakoś usystematyzować, to po kolei. Na początek Konfederacja i ich kandydat Tomasz Stala, który powiedział... Jako nie zmieniłem do końca poglądów, one ewoluowały w kierunku narodowego, faszystowskiego, monarchistycznego. Po prostu, kurczę, no, nie wiem, czy byłbym odpowiednią osobą, szczerze, do tego, aby zasiadać na tych ławach poselskich. Natomiast jeśli spojrzę, kto zasiada w tych ławach w tym momencie i jaki poziom reprezentują ci ludzie, to myślę, że nie powinienem mieć sobie nic do zarzucenia. No i teraz jest rozwolnienie w Konfederacji. Jak wytłumaczyć swoim wyborcom potencjalnym, że oni to jednak tylko te podatki niższe? No a ten faszyzm pewnie wyjęty z kontekstu. No to sprawdźmy kontekst, zajrzyjmy do sklepu internetowego tego pana. A tam zobaczymy, że sprzedaje m.in. książkę Dzienniki Turnera, którą FBI określiło jako Biblię rasistów. Książkę, która opisuje historię mężczyzn, którzy rabują żydowskie sklepy, a potem mordują zdrajców białej rasy. Wybucha wojna rasowa, a rasiści przejmują władzę nad światem. I ja to mówię całkowicie serio, brzmi absurdalnie, brzmi mrocznie i brzmi groźnie, bo to są tacy ludzie, ale mówię to całkowicie serio. I uwaga, on napisał do tej książki wstęp. A w swoim sklepie ma dużo, dużo, dużo więcej bardzo mrocznych i niebezpiecznych produktów. Jest w ogóle oddzielna zakładka o Żydach, 109 pozycji. A można jeszcze koszulki kupić, na przykład koszulkę Antysemityzm wyssany z mlekiem matki. Słuchajcie, to jest zbyt mroczne, żeby teraz się w to zagłębiać. Mam nadzieję, że to, co wam teraz powiedziałem, wystarczy, żeby stworzyć postać, mniej więcej, tego człowieka. To kim jest. A jeszcze bym zapomniał a propos tego pana. To faszyzujący pan Tomasz Stala jeździł na wycieczki do Rosji z Leonidem Sfiridowem, wydalonym z Polski na wniosek ABW w związku z podejrzeniem o działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Faszysta, który śni o dominacji białej rasy i ma bardzo, bardzo mroczne marzenia. Jeżeli chcecie zobaczyć, to wejdźcie na jego sklep, ale ostrzegam, że tam jest ciężko. Ten człowiek jest jedynką Konfederacji w Częstochowie. Pobłogosławiony i klepnięty przez Sławomira Mentzena. No ale może jest faszystą, może sprzedaje książki o mordowaniu zdrajców białej rasy, tylko no te niższe podatki. Gdyby życie nie stawiało przed nami tak trudnych wyborów. To jeszcze na dokładkę o Konfederacji. Z ich listy w Warszawie startuje Diana Ruchniewicz, która na przykład w tym wpisie przekonuje, że omdlenia podczas koncertu BDS-a nie były wywołane przez wysoką temperaturę i wypity alkohol, jak podają mainstreamowe media. Za to powołując się na wolne media, twierdzi, że były wywołane działaniem pola elektromagnetycznego 5G i szprycami. Tam się dzieje bardzo dużo w jej głowie i ewidentnie ona w te procesy nie jest zbytnio zaangażowana. To się dzieje poza nią. Kandydatka Konfederacji w Warszawie, siłą rzeczy też klepnięta przez Mentzena. Przecież ona jest ostatecznym dowodem na to, że powinniśmy badać psychiatrycznie tych, którzy chcą startować w wyborach. I owszem, taki psychiatra, który będzie ją badał, wyląduje na L4, być może nikt już nie wróci do zawodu, ale ktoś to musi robić, no. Przy okazji polecam kanał na YouTubie Koroluka. To, ile złota o Konfederacji przekopał i przerzucił ten człowiek, zasługuje na oddzielną kategorię. Jeśli chcecie zajrzeć do kuchni Mentzena i zobaczyć, co trzymają w spiżarni, no to to jest idealne miejsce. No dobra, a co u kandydatów, którzy nie mają mokrych snów o wojnie rasowej, a nie walczą z 5G? No to Lewica ogłosiła swój program i przedstawiła też swoich kandydatów. I uwaga, w Obrzyskim zrobili to sprytnie, bo postawili na litość. Wzięli takiego oto konferencjera, myśląc, że no, zdobędzie ich serca. Znaczy ich serca. Wasze. Dzisiaj będę miał zaszczyt przedstawić listę kandydatów do Sejmu Nowej Lewicy w okręgu Wałbrzyskim numer 2. Edyta nie tylko jest aktywna zawodowo i odnosi sukcesy w swojej sferze zawodowej,
ale jest bardzo zaangażowana społecznie. Jej udział w szczycie klimatycznym COP21, publicznie pobieranie praw kobiet oraz niezależność sądowniczą świadczą o jej zaangażowaniu w życiu społecznym. Na miejscu numer 3 dr Maciej Szlinder. Pozycja numer 5 Dorota Michalska. Daria Michalska, przepraszam. Współzałożyciel i działacz wielu stowarzyszeń prospołecznych propagujących kulturę, turystykę oraz rozwój dzieci. Może mają na niego jakieś dotacje, nie wiem. A, no i PSL ma problem z Małgorzatą Zych. Ten problem mi się ciągnie już od dłuższego czasu. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale to trwa dalej. Pani Małgorzata miała startować do Senatu z ich listy. Najpierw okazało się, że za wybuch wojny obwinia ta kobieta Ukrainę, więc dostała ultimatum, że ma potępić Putina, więc go potępiła. Ale że skreślono ją z listy, no to ostatecznie przeprosiła Putina za to, że go potępiła. I to nie jest żart. I możecie teraz pomyśleć, jak to, fanka Putina nie w Konfederacji, tylko w PSL? Co tu się dzieje? Cóż za anomalia. Żadna anomalia. Wcześniej była w Konfederacji, tylko właśnie przeszła do PSL. Zmieniła ugrupowanie, ale plakatów z Putinem z nadłóżka nie zdjęła. Z list trzeciej drogi będzie też startował Artur Dziambor, wyrzucony wcześniej z Konfederacji. Tam się dużo dzieje dziwnych rzeczy. A i tak największą rozrywką było obserwowanie, jak pocą się politycy PiS, którzy łażą po różnych telewizjach i próbują wytłumaczyć, że są okej z tym, że Robert Bąkiewicz będzie startował z list PiSu. Były prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, który krzyczał, że PiS pełza przed Żydami, startuje teraz z ich listy w Radomiu. Robert Bąkiewicz strzelał homofobicznymi i rasistowskimi tekstami na każdym kroku, ale teraz ten szpagat musi być jeszcze zabawniejszy, bo PiS opiera swoją kampanię również na tym, że wychodzą naprzeciw kobietom. Że kobiety za ich rządów będą miały jak na wakacjach w Juracie. I teraz macie ten obraz, tak? Czyli PiS, jesteśmy za kobietami. Tak. I nagle wjeżdża Bąkiewicz, który ma wyrok za napaść na kobietę podczas Marszu Kobiet. To jest tak, jakbyście poznali jakąś kobietę, przepiękną, cudowna, zdobyła wasze serce, jest weganką. No trudno, no, jakoś dacie radę. I ona zaprasza was na spotkanie. Takie, wiecie, z innymi weganami, z jej przyjaciółmi, żebyście weszli trochę bardziej w jej życie. A wy przyjeżdżacie food truckiem z burgerami i mówicie, ej, ziema, cześć, to ja. To fajnie, będziemy się teraz bawić razem. No i oni teraz wyglądają przekomicznie, ci ludzie z PiSu, bo kojarzycie takie pudełko dla dzieci, gdzie są otwory w różnych kształtach i macie klocki do dopasowania? No to oni wyglądają tak, jakby teraz próbowali te klocki kwadratowe w kształcie głowy Bąkiewicza wciskać w te trójkątne otwory i nie idzie im. No to skoro jesteśmy przy politykach, którzy mają problem ze stabilnością poglądów, to w Nowej Zelandii w końcu po 2 tygodniach udało się schwytać świnię, która kręciła się w pobliżu autostrady, ostatecznie w końcu blokując ruch na tej autostradzie. Trochę to trwało, ale udało się powstrzymać wieprza siejącego chaos. Dobra, korciło mnie, żeby przy wieprzu siejącym chaos dać zdjęcie Bąkiewicza, ale jeden pozew naraz. Amerykanie oglądając to pewnie myśleli, co za amatorka, świnia na autostradzie, pff. No bo u nich to raczej bydło. W tym przypadku konkretnie to byk, który nazywa się Howdy Doody. Policjanci z Norfolk dostali zgłoszenie, że po mieście jeździ mężczyzna z krową w aucie. Okazało się, że po pierwsze to jest byk, a po drugie to chyba mu nawet całkiem wygodnie, bo tam, no widzicie, dostosowany jest, że tak powiem. Mężczyzna dostał upomnienie i musi odwieźć byka do domu. Ja wiem, że te audycje stać na lepsze żarty i będą takie, ale później. Plusem posiadania byka w aucie jest to, że jak ktoś ci wyskoczy, drąc japę na skrzyżowaniu, a ty powiesz, że miałeś pierwszeństwo, no to miałeś pierwszeństwo i tam dyskusja nie będzie się opierać na argumentach. Minus? No jest też minus. A skoro jesteśmy już przy podróżach... Jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, strzelić fotkę, zbić piątkę i zobaczyć program Bańka, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach. W nagrania w Polsce biletów już nie ma, są jeszcze na te w Anglii. I uwaga! W związku z tym, że wiele osób wcześniej marudziło, że o, czemu ciągle grasz Afrykę, kiedy nowy program, mimo tego, że nie widzieli Afryki, to trochę na złość tym ludziom, a trochę dlatego, że wielu z was pyta mnie, kiedy będzie jeszcze Afryka, no to robię ostatnie grania z Afryką i tylko dlatego też, żeby móc nazwać to pożegnanie z Afryką. Będzie pożegnanie z Afryką w Warszawie i będzie pożegnanie z Afryką 2, zemsta Eusiego. To też będzie w Warszawie, to są daty tych grań. Mówię o tym, to są małe sale, dlatego szybciutko łapcie bilety, bo one zaraz znikną. Będzie kameralnie i w ten sposób się pożegnam z Afryką. Chyba, że nadal będziecie mnie molestować, że o, kiedy będzie Afryka? No to będzie pożegnanie z Afryką 3, ale to jeszcze nie wiadomo. I teraz tak, książka. Książka na ryko. Proszę bardzo. W tym tygodniu Vision, tutaj łapię ostrość, o.
Nie polecam. Po prostu. Chcieli zrobić jakieś dzieło odpowiadające na pytanie, kim jesteśmy, na czym polega człowieczeństwo i dokąd zmierzamy. No to nie wyszło. Tu zmierzacie. Na półkę. A, jeszcze zapomniałem. Do prywaty. Bo dostaję od was wiadomości, od niektórych z was oburzonych, że ej, nie pomijam reklam, ale mi tam wyskakują reklamy PiSu. Co ty, Karol, zmieniłeś poglądy? Nie, nie zmieniłem. Żaden twórca, który tworzy na YouTubie, nie ma wpływu na to, czyje reklamy będą się wyświetlały. To, jakie reklamy i które będą się wam wyświetlały, wpływ na to ma tylko i wyłącznie YouTube, który targetuje. Jeżeli ktoś akurat wybrał sobie was na ten cel, no to będziecie te reklamy widzieli. Natomiast, jeżeli pokaże wam się reklama PiSu, Konfederacji, może Ordo Iuris wykupi, kto wie, każdego, kto chce z butami wejść w wasze życie i wam meblować wasz dom, no to obejrzyjcie to do końca, bo w ten sposób przepalacie im budżet. Znaczy, jeżeli to jest u mnie, to jeszcze hajs spada do mnie, jakieś pewnie z pół grosza, ale przy okazji przepalacie ich budżet reklamowy. A z poważnych tematów opublikowano także mapę oczekiwania na wizytę u psychiatry dziecięcego. I jest dramatycznie. Jeżeli zajdzie nagła potrzeba pomocy dziecięcego psychiatry na NFZ, to praktycznie jest niewykonalne. Średni czas oczekiwania na wizytę u psychiatry dziecięcego wynosi w Polsce 237 dni. I nie będzie lepiej, bo rzecznik praw dziecka z nadania PiS jest klaunem, który tropi gender. Przemysław Dajmy Więcej Papieża Czarnek jest skupiony na tym, aby wprowadzać kolejne encykliki papieskie do szkół. I to nie jest przenośnia. Przypomnę, że wprowadził encykliki papieskie na lekcje przedsiębiorczości w szkołach. Z tej samej strony konserwatywnej przypomnę, że jako jedyni posłowie Konfederacji zagłosowali przeciwko tzw. ustawie Kamilka, której zadaniem jest ograniczenie przemocy wobec dzieci. Dzieci po konserwatywnej stronie tego kraju nie mają łatwo. I przypomnę, że teraz w kryzysie, w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, na specjalne życzenie Ordo Iuris, Czarnek walczy z telefonem zaufania dla dzieci, a rzecznik praw dziecka siedzi obok i ogląda swoje wystąpienia, bo podobnie jak Czarnek, to klasyczny narcyz. Dlatego, na pochybel hipokrytom, przypominam wszystkim młodym ludziom, którzy to oglądają. Jeśli czujecie, że coś was przerasta, jeżeli czujecie, że nie macie z kim porozmawiać, to zanim zrobicie sobie coś głupiego, albo po prostu zanim zrobicie coś głupiego, dzwońcie pod ten numer, tam znajdziecie pomoc. A co do Ordo Iuris? To przestali do mnie pisać, a więc w oczekiwaniu na kolejny list od nich ja napisałem pocztówkę. Zdrastwujcie Ordo Iuris. Po rosyjsku umiem tylko zdrastwujcie i do swidania, ale będę pisał po polsku, bo myślę po polsku. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Mijają już 3 tygodnie, odkąd dostałem pogróżki od waszych prawników, ale niestety nie przyszedł ciągle pozew, który miał za nimi iść. Codziennie rano sprawdzam skrzynkę, a listonosza witam uśmiechem przepełnionym nadzieją, ale on tego uśmiechu nie odwzajemnia. Ordo Iuris, mam wrażenie, że się od siebie oddalamy. Nie chcę, żeby kiedyś doszło do sytuacji, gdzie będę szedł ulicą obok zakładu karnego, zobaczę ludzi od was przez okno w celi, nasze spojrzenia się spotkają i będzie ta krępująca cisza między tymi, którzy nie wiedzą, jak teraz siebie traktować. A zapewniam, że z mojej strony nic się nie zmieni. Nadal będę uważał was za religijnych ekstremistów, hipokrytów i moralnych degeneratów, pozbawionych grama refleksji nad tym, ile zła wyrządzacie, podpisując to dobrem polskich rodzin, które nawiasem mówiąc nic od was nie chcą. A jeżeli znajdziecie taką, która będzie po waszej stronie, no to super. Zamknijcie się w konferencyjnej, przebierzcie w stroje hiszpańskiej inkwizycji i bawcie się, ale sami, nie wciągając w to innych. Więc pytanie, gdzie ten wasz pozew, którym mnie straszyliście? Czy widzimy się w sądzie, czy w końcu kurczynie? Jeśli tak, to dajcie znać wcześniej, bo wrzesień mam już praktycznie wyjęty, chyba że mi spadnie fizjoterapeuta 29, no to w zasadzie jedyny termin we wrześniu. Październik jest luźniejszy, ale to też, wiecie jak to wygląda. Niby luzy w kalendarzu, a potem się okazuje, że psa trzeba na szczepienie, a to przegląd samochodu i człowiek zanim się obejrzy, a tu już wieczór i dzień zleciał. To dajcie znać, co tam z tymi wszystkimi poważnymi zarzutami, które mi przedstawialiście. No i z tymi żądaniami. Musicie przecież udowodnić sponsorom, że nie jesteście hipokrytami, no i trzeba podjąć jakieś kroki ku ratowaniu twarzy. Chyba że się pogodzicie z tym, że od dawna już nie ma co ratować. PS. Mam nadzieję, że wysyłam na dobry adres po tym, jak was wywalono z poprzedniej siedziby. Do swidania, Ordo Iuris. PS2. I pamiętajcie, obrączka na palcu kobiety to znak, że jest zajęta, a nie prowokacja, żeby się z nią zamknąć w konferencyjnej i bawić w lekarza. Napiszę do was za tydzień, mam pomysł, jak moglibyście dorobić, bo wiem, że tam krucho u was z kasą. Słuchajcie, jest afera i to jest afera naprawdę gruba. Jak wszyscy wiemy, PiS szuka wrogów, przed którymi tylko oni mogą nas ochronić. Niemcy, gender, geje i tak dalej. Wiadomo, i wśród nich, wśród tych wrogów są imigranci, w szczególności muzułmańscy imigranci, przed którymi tylko oni mogą nas ochronić. No to się teraz muszą napocić, żeby wyjaśnić aferę, która właśnie wybuchła. Otóż, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne, a stanowisko i miejsce na liście stracił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Jak ustaliło 2 posłów Koalicji Obywatelskiej, w momencie, kiedy rząd straszył imigrantami z krajów muzułmańskich,
MSZ wydał w zeszłym roku 200 tysięcy wiz, w tym 120 tysięcy dla imigrantów z krajów muzułmańskich. I już na tym etapie PiS wygląda jak taki gangus, który podchodzi do kiosku, wybija szybę i mówi kioskarce, że od teraz musi płacić za ochronę, żeby nikt jej nie wybił szyby. Ale to jest, moi drodzy, dopiero początek. To jest rozgrzewka, bo tam się dzieje dużo więcej. Ponieważ sprawą zajęli się dziennikarze. Poszperali, popytali i z ich doniesień wyłania się obraz takiego procederu. Otóż, wiceminister MSZ Piotr Wawrzyk stworzył system wiz pracowniczych. Najprawdopodobniej w powstaniu tego systemu maczały palce międzynarodowe firmy rekruterskie. Muzułmanin, który chciał dostać się do Europy, płacił takiej firmie, która wiedziała, kiedy zwalnia się miejsce w systemie wiz stworzonym w polskim MSZ i to miejsce zaklepywała. Jak ustalił dziennikarz Mariusz Gierszewski od wysokiego rangu człowieka w MSZ-cie, cytuję, w jednym z afrykańskich krajów przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty. I to nie wszystko. Niemcy i Szwedzi zauważyli, że u nich przybywa coraz więcej imigrantów, którzy przychodzą z naszej strony, od naszej granicy. Dlatego ministrowie dwóch niemieckich landów zwrócili się do ministra spraw zagranicznych Niemiec o to, aby wprowadzić ponownie kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. I teraz podsumowanie. Jeżeli to, co ustalili dziennikarze, a pewnie jeszcze wygrzebią dużo więcej, jeżeli to się potwierdzi, to mamy obraz mafii wizowej w polskim MSZ-cie, która we współpracy z prywatnymi firmami, tutaj musiały się przewinąć gigantyczne łapówki, sprowadzała tysiące imigrantów z krajów muzułmańskich również, zarabiając na nich. I jednocześnie strasząc Polaków imigrantami. Tymi, którymi ściągali. Jestem po weekendowym kursie unikania pozwów, a więc powiem, po prostu jeszcze raz podkreślę, jeżeli to wszystko się potwierdzi. A zaznaczam, że jestem pewien, że się potwierdzi. Wiceszef MSZ nagle znika ze stanowiska, znika z list wyborczych i zapada się pod ziemię, a wjeżdża do jego biura CBA. I pojawia się podejrzenie, że Polacy, zarabiając na łapówkach, zalewali Europę imigrantami. Przecież to jest... W każdym normalnym kraju już na tym etapie rozważano by dymisję rządu. No ale PiS na tym etapie kampanii nie skupia się na tym, ale na tym, że obiecał, że odmaluje bloki z wielkiej płyty. To może po to są ci imigranci ściągani, żeby malowali te bloki. Dużo bloków, dużo imigrantów. A że afera jest gruba i będzie jeszcze grubsza, no to sam prezes kraju zabrał głos w tej sprawie. Pilne. Loki, gdzie ty jesteś? Loki! O, jak ty się tam znalazłeś? Co? To co powiecie na taką pozytywną wiadomość? O pani Jadwidze, która od 1982 roku rozwozi listy w Dębnicy Kaszubskiej. Jako listonoszka, dodam. Dla wszystkich to może być oczywiste, ale też mogą to oglądać ludzie z Ordo Iuris, a oni nie są najostrzejszymi sztućcami w szufladzie. Wracając do pani Jadwigi, jak możecie się domyśleć, po ponad 40 latach zaczęła odczuwać skutki rozwożenia poczty rowerem. I wtedy Filip Czarnecki, jeden z mieszkańców Dębnicy, zorganizował zrzutkę na elektryczny rower dla pani Jadwigi. Zakładał na spokojnie, że zrzutka potrwa do końca roku, a ta zakończyła się w 30 godzin. Zebrali potrzebne 1700 zł. I taka to fajna historia. A skoro już jesteśmy przy fajnych historiach, to przekazuję podziękowania dla wszystkich, którzy odpowiedzieli na apel i wysłali kartkę urodzinową Marcelowi. Jego mama dziękuję wam za wszystkie te kartki i życzenia, które ciągle jeszcze przychodzą. W tym momencie Marcel dostał ich 636, ale cały czas przychodzą kolejne. Nie wiem, jaka część z tych ponad 600 kartek jest od was, widzów Newsów bez wirusa, ale wiem, że przysyłaliście je z bardzo różnych zakątków świata. Pisaliście mi o tym, że wysyłaliście je z Anglii, ze Stanów, z Australii, nawet z Koszalina. Jedna kartka, a tyle radości. Dzięki. A, bo zrobimy to samo za rok. Kojarzycie ten stan lękowy, kiedy budzicie się rano po takiej grubej imprezie i sprawdzacie, taki czek, no nie? Czy gdzie jesteście, czy jesteście okej, dobra, z kim jesteście, czy z piękną kobietą, czy może jeżeli jesteście konserwatywnym politykiem, to w końcu ze swoim asystentem? No i na końcu jest to logowanie prawdy, czyli logowanie na konto i sprawdzacie, ile ubyło. Może stówka, może dwie, a może 2 miliony, jeżeli melanżowaliście z mBankiem. Tak miał pan Karol, 21-latek, który pracuje w firmie zajmującej się klimatyzacją. Po zalogowaniu na swoje konto w mBanku zobaczył, że ma 2 miliony złotych długu. No to jest grubszy melanż. Przeprowadził szybkie śledztwo i okazało się, że ten dług należy do kogoś innego, a zajęcie jest przez Urząd Skarbowy 500 km dalej. A że nie jest wystawione na niego, no to Urząd Skarbowy powiedział, że nic nie może, no to tu może tylko jedynie bank. A w banku powiedzieli, że nic nie mogą, bo jest to wystawione na niego. I się zrobiła taka wstęga Mobiusa.
W końcu udało się ustalić, że jakiś pracownik banku pomylił numer konta. 2 miliony długu zniknęło, ale w tym miejscu nie pojawiły się ani przeprosiny, ani jakieś wyjaśnienia. Co możemy wyciągnąć z tej historii? Nadzieję, że jeżeli któregoś dnia obudzicie się rano i zobaczycie, że poniosło was i tam zniknęło parę stów, no to zawsze można pomyśleć, że a może do tego Karola? No jeżeli obudziliście się rano po takiej imprezie i konto jest okej, okazało się, że nawet macie więcej. Nie, to będzie gorzej wtedy. To znaczy, że zrobiliście coś, czego nie powinniście zrobić. Nie pomyślałem o tym. Dobra, to inaczej. Logujecie się, jest dokładnie taka sama kwota jak wcześniej. I macie chwilę na przemyślenie. Myślicie sobie, ciekawe dlaczego ostatnio widuję dużo mniej księży na ulicach. No to może jest kwestia tego, że za mało wychodzicie z domu, a ruch na świeżym powietrzu jest ważny, tak. W moim wieku to już tak, to już się to odczuwa. Albo może to jest kwestia tego, że po prostu przybywa mniej księży. Tę mapę stworzył Maciej Kazimierz Mapvlog na podstawie danych Katolickiej Agencji Informacyjnej, a przedstawia ona nowo wyświęconych kapłanów w 2023 roku. Mapa nie obejmuje kapłanów, którzy otrzymali święcenia zakonne. Jeżeli dobrze widzę, to w diecezji, w której leży Sandomierz, wyświęcono tylko 2 nowych kapłanów. I tak plany emerytalne ojca Mateusza idą w zapomnienie, bo sandomierski półświatek tylko na to liczy. I uwaga, za spadek liczby kapłanów odpowiada także rodzina Beaty Szydło. Bo w tym roku z kapłaństwa zrezygnował jej syn. Kiedyś, w zasadzie pierwszy ksiądz Rzeczpospolitej. Nie będę pokazywał jego twarzy, bo co on jest winien tego, że się urodził w takiej rodzinie. A jego matka lansowała się wszem i wobec, że ma syna w sutannie. No to już nie ma. Przeprosił, zrezygnował i sobie poszedł. I ważne, tutaj politycy PiSu przyjęli taką strategię córki, która wróciła z Erasmusa w ciąży. Czyli o tym przy znajomych nie rozmawiamy. Uśmiechamy się tylko mówiąc, te dzieci. Po czym idziemy do łazienki i kopiemy w ścianę. No i wraca odwieczne pytanie, dlaczego ludzie odwracają się od kościoła? Dobrze, ile w takim razie? Tak jak wszyscy. Czyli? 700 zł. 500 mogę dać więcej? Nie, to przykro mi. Ja ogłoszę, jeśli tak powiem, że to jest ofiara, bez ofiary. Ślub. No wie pan, proszę mnie stawić w takiej sytuacji, bo pan bardzo źle z nim dyskutowaliście. Jestem bardzo przykro. Bo wczoraj państwo wiedzieli, że pan narzeczona przyjdzie w czwartek. Nie wyrobiłeś. No ale wie pan, jeśli są słowa, to są słowa pewne. Jeśli rozmawiamy, to trzeba by mi powiedzieć, że państwo są nie w stanie, aby państwo błogosławić za darmo, nie było problemu. Ale państwo powiedzieli, że złożą ofiarę. Ja nie mogę wszystkim błogosławić za darmo sakrament małżeństwa. Ofiarę, ja składam ofiarę, a nie... Ksiądz ma cennik? Tak. Tak? To ja poproszę paragon w takim razie. No to przyszło, to mogę panu to... No dobrze, ile? 700 zł. 700 zł, dobrze. Nie chcę nic mówić, nie będę się denerwował w dzisiejszym dniu. Powiedziałbym księdzu coś, co na ten temat myślę, ale... Dobrze, zostawię to dla siebie. Słucham. Ja będę błogosławił sakrament małżeństwa. Tak. Proszę zrozumieć, w jakiej sytuacji No i ciągle wraca pytanie, skąd ta narastająca niechęć do kościoła? No to z oczywistych powodów, dlaczego tak się dzieje, no to możemy wymienić tak. Netflixa? Na pewno. Lewactwo? Proszę bardzo. Gender? Bądźmy poważni. Zgniły zachód? Oczywiście, że tak. Gry komputerowe. Kultura na wynos i w tym tygodniu mam dla was kilka newsów. Godzilla wraca! Pojawił się trailer filmu, ale co najważniejsze, to nie jest amerykański reboot kolejny z miłością nastolatków w tle. W tym... W końcu Japończycy zebrali się do roboty i w końcu wygląda to dobrze. Godzilla. Godzilla. Minus one. A za tydzień 22 premiera Expendables, części 4. Po polsku niezniszczalni. I jest kilka powodów, dla których to będzie świetny film. A te powody to Jason Statham, Tony Jaa, Dolph Lundgren, czempion VHS-u, czy Iko Uwais, o ile tak się czyta jego nazwisko, który powiedział, nawiasem mówiąc... Makanya, setiap gerakan dari film, misalkan dari scene per scene, pasti otomatis kan ga mungkin langsung raja terakhir, kan? Nie do końca się z nim zgadzam, ale też rozumiem, że może mieć takie zdanie. A najważniejszy plus, dlaczego w ogóle jaram się tak tym filmem? Dlatego, że w dobie... przestraszonych producentów filmowych, którzy huchają i dmuchają, żeby nikt, broń Boże, w żadnym wypadku się nie poczuł urażony ani zniesmaczony czymkolwiek w filmie i wszystkie zaczynają być jednakowo nijakie, ten film w końcu ma kategorię R, czyli jest przeznaczony wyjątkowo dla widzów dorosłych.
Nie będzie strzelania do neutralnych robotów, będzie mnóstwo krwi, łamanych kości, będzie o, w końcu coś się dzieje. I uwaga, jest tam Tony Ja, przypominam, który jest współautorem jednej z najsłynniejszych scen walki, jeżeli chodzi o filmy. I nie mogłem tego tutaj puścić, bo mi zbanują cały kanał i już nigdy się nie spotkamy. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi, ile kości złamał, bo to jest tak, że w filmie Tonemu Ja ukradli słonia, a potem go zabili. Nie chcę spoilować, i tak wiadomo, że zginie. To w sensie od razu było wiadomo. I potem on się mści, łamiąc kości wszystkim swoim wrogom. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to wpiszcie Tony Ja Bone Breaking Scene na YouTubie. Tylko to nie jest dla każdego. Do tego wiadomo już, że Henry Cavill po porzuceniu roli Wiedźmina zagra teraz, uwaga, Nieśmiertelnego w reboocie tego hitu. I z dobrych wiadomości, w końcu porzucono produkcję serialu How I Met Your Father, czyli no, rebootu How I Met Your Mother, tylko że w wersji poprawnej politycznie, czyli ogolonej ze wszystkiego. Wszystkie żarty, które miały sens w oryginale, tutaj nie miały prawa bytu, a zostawiono tylko te, które nikogo nie urażają, w związku z czym nijacy bohaterowie biorą udział w przeźroczystych przygodach i dzięki Bogu to się skończyło. Może to nauczy w końcu czegoś producentów. Zostawcie tę poprawność polityczną i odczepcie się od komedii. Zajrzyjmy do uniwersum PKP, które bohatersko przeciwstawia się zasadom logiki, mimo tego, że ta atakuje bez przerwy z każdej strony. Jakieś 3 tygodnie temu mówiłem o tym. To co powiecie na to, że PKP, Polskie Linie Kolejowe, planowały wprowadzić system cyfrowej łączności, miliardowej wartości projekt budowy cyfrowych systemów, mających włączyć polską sieć do Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Ruchu Pociągów. I teraz uwaga, zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która miała zbudować system tej łączności na około 14 tysiącach kilometrów linii, nie zainstalowała go na ani jednym kilometrze. Może ktoś akurat robił kanapkę, to powtórzę. Miliardowej wartości inwestycja nie została zainstalowana nawet na jednym kilometrze. A! Opóźnienia sięgają 1000 dni. To jest nawet jak na nich, to już jest grubo. To są nowe standardy PKP. Przecież gdyby teraz zrobić zawody we wdrażaniu cyfrowej łączności kolejowej, bylibyśmy na ostatnim miejscu z krajami, które nie posiadają kolei. Nie dodałem wtedy jeszcze, że mimo nieruszenia projektu i mimo tych wszystkich gigantycznych opóźnień, przyznali sobie premię. No bo w końcu i tak wstajesz rano, idziesz do pracy, no teraz na jakiś czas premia ci się przyda, tak? Znaczy należy. Przyda też. No więc w obliczu braku tego systemu, ogromnych opóźnień, między innymi spowodowanych brakiem tego systemu, czy niedoborów w taborze kolejowym, PKP Intercity postanowiło wymienić wykładzinę w pendolino. Że ja nie mam konfetti. Wyda na to ponad 4 miliony złotych. I zamiast zadawać głupie pytania, dlaczego tak drogo, docencie, że już niebawem jak wysiądziecie z pendolino w miejscu docelowym na stacji, będzie czekała dziewczyna albo chłopak, których poznaliście na turnusie w Karpaczu, to będziecie mogli powiedzieć, owszem, może jestem spóźniony 40 minut i opóźnienie mogło ulec zmianie, ale obczaj te wykładziny. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. W związku z tym, że w tym odcinku już było trochę polityki, trochę sporo, no to zróbmy inaczej, nie politycznie. W tym tygodniu na podium przeglądu ceramiki znajduje się szefostwo krakowskiego Grand Hotelu. Czym sobie zasłużyli, zapytacie? Bardzo dobre pytanie, już mówię. Jak donosi portal Mane.pl, pewna para postanowiła wyprawić tam wesele. Dogadali się co do stawki, ale na 4 dni przed imprezą skontaktował się z nimi prawnik hotelu, który oznajmił, że cena właśnie wzrosła i to o 9 tysięcy. Co mogli zrobić? 2 opcje. Pierwsza, zrezygnować z tego miejsca i znaleźć inne, mniejsze, tylko wtedy weź wytłumacz ciotce, że nie ma dla niej miejsca. Przecież ona przez 3 pokolenia to będzie pamiętać. Znaczy, jej potomkowie. Albo zapłacić. I zapłacił ojciec panny młodej. I teraz uwaga. Jak prawnik z Grand Hotelu uzasadniał nagłą podwyżkę ceny? No więc jak ustalił Mane.pl, prawnik Grand Hotelu powołał się na zapis w umowie o nadzwyczajnej zmianie sytuacji. A tą nadzwyczajną zmianą sytuacji, której się nie spodziewali, była, jak twierdzą, inflacja. Jeżeli wstajesz rano i patrzysz w kalendarz, za 4 dni mam imprezę weselną i nagle dociera do ciebie inflacja, no to albo jesteś śliskim cwaniakiem, który żeruje na Bogu ducha w innych ludziach i chce wyciągnąć od nich więcej kasy, a puentą niech będzie to, że ojciec panny młodej tak tego nie zostawił, poszedł z cwaniakami do sądu i wygrał. Co tam w świecie nauki? Izraelscy naukowcy stworzyli model zarodka, który przypomina 14-dniowy embrion ludzki. Tyle, że jak teraz Kaja Godek się o tym dowie, to na początku zerwie się z krzykiem, że o Chryste Panie, i zacznie pakować walizkę, a potem będzie musiała usiąść, bo sprawa nie jest taka oczywista. Ponieważ po raz pierwszy w historii taki embrion nie powstał klasycznie, wiecie, plemnik i komórka jajowa, ale powstał z komórek macierzystych. Więc jest żywym modelem, który naśladuje wszystkie struktury, które pojawiają się w takim wczesnym zarodku. A po co to zrobili?
Po pierwsze, żeby pokazać, że oparć się umiemy, a po drugie, żeby badać przyczyny chorób genetycznych i wad wrodzonych, które powstają na tak wczesnym etapie. A odpowiadając na pytanie, no ale czy w ten sposób przypadkiem nie będziemy mogli produkować ludzi? Naukowcy odpowiadają, że nie, ponieważ taki embrion jest za duży, aby zagnieździć się w macicy. Dziwny to był news, no nie? Był dziwny. Ale dałem go, bo uważam, że jest ważny. To teraz przejdźmy na tematy lżejsze, przenieśmy się do Francji. Tam francuskim naukowcom udało się stworzyć model zarodka. Żartuję. Francuzi mają problem, który polega na tym, że mają za dużo wina. I w tym momencie studenci mogą się obruszyć i powiedzieć: ej, hola, hola, Karolu, no jak za dużo wina? No nie ma czegoś takiego jak za dużo wina. Ej. Aczkolwiek studenci to chyba nie jest najlepsza grupa docelowa, jeżeli chodzi o francuskie wina. Czerwone dodam, bo to ważne. No więc problem w tym, że już wiem, krakowscy poeci mogliby narzekać, że nie ma czegoś takiego jak problem, że jest za dużo francuskiego czerwonego wina. Gdyby było ich na nie stać. No więc problem w tym, że spada popyt na czerwone francuskie wina, a że spadł aż o 22%, to francuski minister rolnictwa zdecydował o wykarczowaniu prawie 10 tysięcy hektarów winnic i zniszczeniu 300 milionów litrów czerwonego wina. Alkohol uzyskany z utylizacji wina ma być wykorzystany do produkcji detergentów czy perfum. I teraz wchodzą studenci i mówią: ej, spokojnie z tymi detergentami, usiądźmy, mamy kilka propozycji. A teraz pora na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby w ten sposób zaatakować was swoją miłością. A atakował będzie w tym tygodniu Rufus. Rufus to młody gentleman i jest pełen gracji. Znaczy akurat nie w tym momencie, ale normalnie na co dzień jest pełen gracji też. Kiedy wchodzi do lasu, wszystkie zwierzęta odkładają na bok to, co aktualnie robią, aby na niego patrzeć i podziwiać. Też bądźmy szczerzy, wiele to te zwierzęta w lesie nie robią. Jedzą, piją, śpią albo kopulują. Ale jak wchodzi Rufus, to przestają. Mimo takiej szlachetnej sylwetki, Rufus uwielbia towarzystwo ludzi i innych zwierząt też. Teraz uwaga, patrzcie na to. Pach, 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 jak kozica. Widzieliście to? A pokazuje to tylko dlatego, że Rufus jest niewidomy. No ale jak się przypatrzeć, to widać, że nie widzi w tym problemu. Tyle, że małe dzieci mogą być dla niego trochę za bardzo chaotyczne, więc dogada się ze starszymi. Ważna rzecz. Rufus wypełni wam radością i oddaniem każdy dom, ale wcześniej dobrze, jak podjedziecie do behawiorysty, żeby gładko wprowadzić nowego domownika. Więc jeśli czujecie, że to jest ten pies, którego szukaliście, to swipe w prawo i dzwońcie pod ten numer. Rufus czeka we Wrocławiu, aczkolwiek lubi pojeździć samochodem. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za 200 zł ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 zł w sklepach Tropidog i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 400 zł od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem, do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Obiecałem na początku odcinka, że nie będę mówił o meczu polskiej reprezentacji z reprezentacją Wysp Owczych. I nie będę mówił o tym meczu, mimo tego, że w reprezentacji Wysp Owczych grają asystent świetlicy szkolnej, stolarz czy elektryk, a napastnik pracuje jako woźny w szkole. Kto oglądał, ten wie. No i odłóżmy ten mecz na bok. Kto widział, ten wie, kogo to nie interesuje. Lepiej, żeby się dalej nie interesował. Chciałbym się skupić natomiast na PZPN-ie, a dokładnie na władzach PZPN-u i tego, co zrobiły. Ponieważ przedłużamy przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. Podium musi się rozszerzyć właśnie o władze PZPN-u. Po ostatnim meczu z Albanią, po aferach z łapówkarzami, po kolejnych skandalach wizerunkowych, władze związku obawiały się, że kibice odwrócą się od reprezentacji i nie przyjdą na mecz Polska-Wyspy Owcze. No ale trybuny na Narodowym nie mogły być puste, więc rozpoczęto akcję z rozdawaniem wejściówek i rozdano je m.in. po lokalnych związkach, a dokładniej dzieciom. Tyle, że dzbany z PZPN-u nie uwzględniły tego, że polski kibic jest masochistą, a więc i tak przyjdzie. I przyszedł. I dzieciaki, które były nakręcone, że zobaczą za darmo małą wejściówki, zobaczą Lewandowskiego na żywo, w dodatku na Narodowym, dowiedziały się, że no jednak nie zobaczą. I mają zostać w domu. PZPN winę za to wszystko zwala na lokalne związki, zapominając o tym, że lokalne związki podlegają pod PZPN. To jest po pierwsze. A po drugie, to PZPN sprzedał wejściówki, które wcześniej rozdał. To może już lepiej niech prezes Cezary Kulesza wróci do sprzedawania kaset Disco Polo na chodniku, bo tam to ewidentnie mu lepiej wychodziło. Jeżeli PZPN cię przerasta, to przestań się wygłupiać. A ze sportów, w których jednak odnosimy jakieś sukcesy, jest na przykład Tomasz Bilut z Dębicy, który został mistrzem świata w kung fu. W mistrzostwach, które odbyły się w Chinach, wzięło udział ponad 6,5 tysiąca zawodników. Powtórzę, 6,5 tysiąca zawodników z 53 krajów. Oprócz złota pan Tomasz zdobył też srebro. A tutaj pokazuję technicznym, gdzie mają ustawić mu podium, bo nadchodzi. Często piszecie do mnie w listach:
Karolu, zalałem telefon. Nie chcę o tym rozmawiać jak. Po prostu obudziłem się rano, skacowany i z debetem na 500 000 w mBanku. A ja tam nawet konta nie miałem. No i słyszałem taki żart, że jak zalejesz telefon, to dobrze go zostawić w ryżu, bo wtedy w nocy przychodzą Chińczycy i go naprawiają. Pytanie, jak mam zwabić Chińczyka, nie mając ryżu? Na przykład, jeżeli mieszkasz w okolicy plaży, to możesz się przekopać do Chin. Live from Panama City Beach, Florida. We're here where a large hole has been uncovered. And as we're digging through here, we're trying to figure out what's going on here. I'm not sure if this is a sinkhole to China or what. I think I see something. I don't know. Is this the USA? I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Za te wszystkie chwile wzruszeń, radości, być może nawet refleksji. Tym, którzy wspierają mnie na Patronite. Wielkie dzięki dla tych, którzy przysyłają masę fantastycznych newsów. Macie coś takiego, ślijcie do mnie albo na Facebooku, na fanpage'a, albo na Instagramie, albo najlepiej na maila newsybezwirusa@gmail.com. Wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć i odpisać. Co jeszcze? Chyba tyle, no. Za tydzień widzimy się o 19:00, jak zwykle w piątek. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć. Czekajcie, wy widzicie zachód jak? Jak ja jestem tu, to w drugą stronę. Dla mnie zachód jest tam, dla was tam. W każdym razie, jeżeli chodzi o bardziej na zachód, tam gdzie jest chiński mur. Tak, wy widzicie w tamtą stronę. Tak.